Zabijcie mnie, ludzie. Znaczy tak przenośnie, nie? Miałam dzisiaj nakręcić vloga z kampusu, bo jest pewien ciekawy temat, który chciałam omówić, powiązany ze studiami. Wstałam 15 minut wcześniej, żeby przygotować swoją twarz, bo normalnie na kampus chodzę bez makijażu, bo mi się po prostu nie chce wcześniej wstawać. Tachałam w plecaku ten ciężki aparat, razem ze wszystkimi dodatkami. A na końcu okazało się, że nie włożyłam do niego baterii. Brawo, Weronika! Brawo! Brawo! Dlatego więc nie mam pojęcia, co będzie w dzisiejszym filmie. Odcinek z kampusu pojawi się pewnie w przyszłym tygodniu, no bo wypadałoby to w końcu nagrać. Mam nadzieję, że za tydzień nie zapomnę ani baterii, ani karty pamięci, bo ostatnio też mi się to zdarzyło, musiałam wracać do domu, ale dopiero co wyszłam, przeszłam może 100 metrów i zorientowałam się, że nie ma karty pamięci, więc nie było jeszcze tak najgorzej. A dzisiaj nie mam pojęcia, co będzie. Bacha, ja wychodzę. Pozmywaj naczynia. Zobaczcie, tutaj jest za mną, tutaj ten niebieski szyld. To jest ośrodek pomocy osobom starszym oraz niepełnosprawnym. Widuję tutaj często jakieś osoby niepełnosprawne, które przychodzą na takie warsztaty terapii zajęciowej. I wyobraźcie sobie, że oni co piątek grają na fletach. I ja nie wiedziałam nigdy, o co chodzi. Przychodzę, tu jest zawsze takie piszczałki, słyszę tyryryry, o co chodzi. Po czym zajrzałam tam któregoś tam dnia, jak to słyszę, i widzę tak w środku 30 osób gra synchronicznie na takich szkolnych, plastikowych fletach. Także tak, zagadka, która mnie trapiła mniej więcej od roku, została rozwiązana. A wiecie, czego nie było dawno w tym vlogu? A żarcia! Mam dla was teraz taką ciekawostkę na temat tego, co powiedziałam w ostatnim filmie. To znaczy, dlaczego nie wolno pić wody z kranu w Szanghaju. Wiecie, skąd jest ta woda? Ona jest stąd. Ej, ale mi świeci po twarzy. Ona jest z tej rzeki. Woda w Szanghaju, która leci z kranu, pochodzi z tej rzeki. To jest rzeka Huangpu i ona jest brudna jak ścieki. Parę lat temu była nawet taka afera, że znaleziono w tej rzece jakieś 3000 martwych świń. Więc jeżeli znajdowano tam nawet martwe świnie, to pomyślcie sobie, co jeszcze może tam pływać. I czy chcielibyście pić stąd wodę? Bo ja tak średnio. Będzie tu ciężko coś powiedzieć, a moja szmata na mikrofon została w Polsce, więc muszę znaleźć inne miejsce, w którym tak nie wieje. Aj, to się nie uda. Jak już się pewnie domyśliliście, jesteśmy dzisiaj na łajtanie, czyli na bandzie. Przypomniała mi się taka dosyć zabawna historia, hehe, śmieszne w ogóle, ha ha ha. Kiedyś byłam, nie wiem, to było 3 lata temu, byłam gdzieś tam na jedzeniu z jednym znajomym z Wielkiej Brytanii. I on stwierdził, że może byśmy pojechali, tam jeszcze było więcej ludzi, żebyśmy pojechali do jakiejś takiej rooftopowej knajpy na bandzie. Czyli tutaj jest pełno różnych budynków, każdy praktycznie ma bar na dachu, no rooftop taki. I wsiedliśmy do taksówki i ten znajomy z Wielkiej Brytanii mówi do kierowcy, że chce jechać na band. Dobre, co? Dobre, nie? Jeżeli nie rozumiecie, z czego tak się śmieje, tu powiem wam, że taksówkarze w Szanghaju i ogólnie chyba w całych Chinach nie mówią ani słowa po angielsku. Nawet nazw własnych nikt ich nie nauczy, więc jeżeli powiecie taksówkarzowi, że idziecie na band, to on nie będzie wiedział, gdzie was zawieźć. Bo band to jest po chińsku łajtan. I tak jest niestety z większością nazw własnych i taksówkarzy w Szanghaju. To znaczy, jeżeli będziecie chcieli jechać dokądkolwiek, to musicie mieć nazwę po chińsku gdzieś zapisaną, bo ten sam znajomy, ten sam Brytyjczyk chciał kiedyś pojechać do Curry Center, czyli jednego z najpopularniejszych centrów handlowych w Szanghaju, na Jianie to się znajduje, i powiedział, że chce jechać do Curry Center.
taksówkarz nie wiedział, co to jest Curry Center, bo po chińsku Curry Center to jest Jiali Zhongxin i nie, to samo na przykład People Square, to samo East Nanjing Road, gdzie niby East Nanjing Road to jest taka typowa nazwa własna, tylko że po chińsku to jest Nanjing Donglu. I nawet to Nanjing w środku nazwy, East Nanjing Road, nie mówi nic kierowcy. Nie wiem do końca, jak ta kwestia wygląda w Polsce. Być może w Polsce taksówkarze też nie kojarzą w ogóle nazw własnych. Na przykład, nie wiem, jakby ktoś powiedział, że chce jechać na Warsaw Central Station. Czy na Warszawę Centralną mówi się po angielsku Warsaw Central Station? Nie wiem za bardzo. W Szanghaju, jeżeli powiecie te angielskie nazwy, nie ma opcji. Nie wiem, nie spotkałam jeszcze ani jednego taksówkarza, który by mówił coś po angielsku, oprócz hello i thank you, takich, wiecie, bardzo mocno schiszczonych. Ależ mi zwiało włosy na lewą stronę, na waszą prawą. Z bandem wiąże się jeszcze jedna sprawa. Mianowicie to jest jedno z niewielu miejsc w Szanghaju, w którym mam ochotę założyć kaptur. I długie spodnie, i długie rękawy. To znaczy, to jest jedno z niewielu miejsc, gdzie obcokrajowiec o tak dziwnym wyglądzie jak ja, mam całą nogę wytatuowaną, nie wiem czy pamiętacie, i ten tatuaż jest jakiś taki bardzo mocno tutaj, nie wiem, obserwowany przez ludzi. No, obcokrajowiec ogólnie robi tutaj jeszcze dosyć mocną furorę. A ja nie lubię, jak mi coś przeszkadza, bo na przykład nagrywam i skupiam się na uchwyceniu jak najlepszych ujęć i ktoś podchodzi i chce zdjęcie, bo zdjęcie z dziwnym obcokrajowcem na propsie, nie? I oczywiście w Polsce ludzie też mnie zaczepiają i to wcale nie tak mało. Tylko że w Polsce ludzie mnie zaczepiają dlatego, że lubią mnie na przykład, albo moje filmy, albo i mnie i moje filmy. A tutaj na bandzie ludzie mnie zaczepiają, bo chcą mieć po prostu zdjęcie ze śmiesznym obcokrajowcem. A jak na przykład ktoś nie chce zdjęcia ze śmiesznym obcokrajowcem, to zawsze można sobie zrobić zdjęcie ze śmiesznym bykiem. Nie mam pojęcia, dlaczego postawili tutaj tego byka, aczkolwiek powiem wam taką ciekawostkę. Tego byka zrobiła ta sama osoba, która zrobiła, ten sam facet, który zrobił tego byka, który stoi w Nowym Jorku na Wall Street. Tylko ja nie wiem, jakby na ile te byki są do siebie podobne, jako że no, nie widziałam tego byka na Wall Street. A to trochę dlatego, że mi się po prostu nie chciało, nie wiem, nie uznałam go za tak interesującego, żeby tam iść na to Wall Street, ale no, byk jak na Wall Street, nie? Tutaj jest na przykład też taka śmieszna policja, haha! Żartuję, tak naprawdę to policja nie jest ani trochę zabawna, proszę mnie znowu nie aresztować. Dobra, i to chyba by było tyle, jeżeli chodzi o tego vloga. Trzymajcie kciuki, żeby kolejny film nie był już zlepkiem randomowych scen z randomowego miejsca, przeplecionych randomowym gadaniem o randomowych rzeczach. Naprawdę, naprawdę nagram ten vlog z kampusu. Dzięki za wszystkie łapki, komentarze i subskrypcje. Do zobaczenia!